Siemano, siemano, siemano! Zakolników TV otwiera bardzo serdeczne drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach, a dzisiaj będzie kolejny, można powiedzieć, pojedynek postaci. Tym razem to będzie Owen vs. Sugar, czyli pojedynek dwóch żarłoków, postaci, które dosłownie zjedzą wszystko, co stanie mi tak szczerze na drodze. Na początek może zacznijmy od Owena, czyli postaci dosyć sympatycznej, takiej ikonicznej już. Owen to jest oczywiście wesoły grubcio, który występował od pierwszego sezonu aż do sezonu trzeciego, po czym miał przerwę na sezon czwarty, na także no Plejadę Gwiazd i Wyspę Paki Tefi. Potem się pojawił w totalnej porażce wariackim wyścigu. Tak, pojawił się w wariackim wyścigu. I co tu dużo mogę powiedzieć, w pierwszym sezonie Owen był takim wesołym imprezowiczem, z każdym praktycznie, dosłownie z każdym się prawie że lubiał. Poza wiadomo kim, poza Heather, też miał z Heather kosę i chciał, żeby jak te szybki wiadomo odpadła i tak dalej, ale Owen zawsze był takim dużo towarzystwa, z każdym się bardzo lubiał i tak dalej, wiadomo jak się zachowywał. Na planie totalne porażki. Było to samo, aczkolwiek tam był bardziej taki, no tutaj można powiedzieć, że pecha miał, ponieważ zawsze chodzi poturbowany w większości zadań i nie wylądował nawet w jednym z odcinków na wózku inwalidzkim, a także robił zawtykę dla Chrisa, jeśli chodzi o, można powiedzieć, pokłócenie drużyn, pokłócenie danych uczestników programu, więc tutaj działo się dosyć ciekawie, jeśli chodzi o plan totalnej porażki. Tutaj działy się niezłe dymy z Owenem, nawet był wtyk od Chrisa, więc ciekawa sprawa, jeśli chodzi o drugi sezon. Ale jeśli chodzi o rywalizację w drugim sezonie, no to Owen też sobie radził całkiem spoko, aczkolwiek wiadomo, jedyna krzywa akcja z nim to było wtedy, gdy był wtyk od Chrisa i w sumie to, że też został raz tak, no, wywalony przez Courtney, no mimo że normalnie nie powinien być wywalony przez Courtney, ale jednak został wywalony, więc tak troszeczkę było to, można powiedzieć, w jego stosunku, no moim zdaniem nie fair. Natomiast jeśli chodzi o trzeci sezon, jak sobie tutaj Owen radził, no w miarę dobrze, ale było widać, że Alejandro mocno nie manipulował i to tak troszeczkę no zabierało to urok tej postaci. Naprawdę Owen dał się mocno manipulować Alejandro w trzecim sezonie, tak trochę było to słabe, nie? W sensie uważał go za wielkiego przyjaciela, to się z niego dosłownie też tam bijał i wiadomo, ja rozumiem, że Owen wesoły grób ci nie wszystkiego widzi, ale troszeczkę było tak mi go, powiedzmy sobie szczerze, szkoda jak go traktowano w trzecim sezonie, w sensie jak go Alejandro traktował, aczkolwiek jeśli chodzi o wyzwania i całokształt, radził sobie całkiem dobrze i całkiem fajny duet z Doa tworzył w totalnej porażce w trasie. Naprawdę całkiem spoko się to oglądało. I potem przechodzimy aż do totalnej porażki wariacki wyścig, gdzie bardzo fajny duet z Doa tworzył. Naprawdę tutaj Owen był całkiem spoko kolesiem nadal, mimo że był takim wesołym i takim wesołym grubaskiem, który no jest po prostu głupiutki troszeczkę, no to że wspierał swojego przyjaciela, no a wiadomo, tam w zakochaniu i tak dalej, wspierali się nawzajem na dobre i na złe. Bardzo fajnie się oglądało ten duet, widać, że Owen jako postać mocno ewoluował, mimo że nadal był taki wesołym i głupiutkim grubaskiem, to widać było, że tutaj się stara się, można powiedzieć, być jak taki, można powiedzieć, takim najlepszym i to by było akurat całkiem spoko moim zdaniem i to mi się akurat podobało, że sezon stawał się coraz to jeszcze lepszy, bo wiadomo, w pierwszym sezonie można się było do niego przyczepić, że przez swoją głupotę czasami zawalał wyzwania, ale wiadomo, Owen to jest Owen, nie jest sympatyczną postacią, więc tutaj mu się akurat wybacza. A teraz przejdźmy do Sugar, tak, czyli można powiedzieć uczestniczki Wyspy Pakite. I co ja na ten temat sądzę, co ja na jej temat sądzę? Ja pierdolę, naprawdę. Patrzę na to, płacę się od razu, mnie się bierze do złość tego powodu, że no ja niezbyt za nią przepadam od samego początku. Jako antagonistka wypada ok, ale patrzę na to, że jak debiła między innymi taką na przykład Elle, czy ogólnie była irytująca swoimi zachowaniami, mimo że była inteligentna na swój sposób, ale te jej wygłupy, jej podejście do wszystkiego i te szydzenie ze wszystkiego, co jej tak naprawdę sprawę otacza i ta samolubność, naprawdę, tak tego w niej nie lubiłem, tak mnie to irytowało.
No, że jak wchodziła ona na ekran, to ja od razu się irytowałem. No powiedzmy sobie szczerze, no Sugar, patrząc jak się zachowała w stosunku na przykład do Ellie, do reszty zawodników, nawet chłopaki TF, no powiedzmy sobie szczerze, nie była postacią, którą bym lubił nawet jako antagonista, jako antagonistę, bo mówię, są antagoniści, których lubię, na przykład Malcha Alejandro, a są tacy antagoniści, których no nienawidzę, czyli na przykład Sugar, bo w mojej opinii to jest naprawdę jako takie strategie, manipulowanie i można powiedzieć, podkładają jakąś kody pod nogi, no dobrze to robi, ale już samo zachowanie antagonisty na jej poziomie, no wypada to w mojej opinii bardzo tragicznie i nie da się tego dosłownie oglądać. Przynajmniej w mojej opinii to wygląda tak, że oraz to jakaś padaka i nie da się nic z tym, jakby można powiedzieć, zrobić. Dla mnie to jest po prostu coś niebywałego i kompletnie tego naprawdę nie ogarniam. Powiem wam szczerze, to jest po prostu szok i niedowierzanie, jak ona się naprawdę momentami potrafi zachować, ale powiem wam tak, o dziwo dotarła aż do 12 odcinka, czyli praktycznie do półfinału, ale na całe szczęście nie dotarła do finału, więc się bardzo cieszę, więc zawaliła konkurs talentu, więc się cieszę, mogę tak powiedzieć. Ale patrząc na to, tak przejdźmy do meritum. Jakby to wyglądało, gdyby Owen i Sugar mieli razem ze sobą rywalizować, bo wiecie, oboje są dosyć potężni, oboje wiadomo, lubią puszczać bąki, hehehehe, taki głupi żart. Oboje, no wiadomo, lubią dużo sobie zjeść, ale patrząc na to, że Owen jest osobą przyjazną, to wiadomo, wśród widzów on już, można powiedzieć, jest na takiej pozycji, że co by nie zrobił, to już jest u każdego wygrany. Natomiast Sugar, no, powiedzmy sobie szczerze, ma mniej fanów. Inni ją lubią, inni jej nie lubią. Na przykład zaliczał się do tej grupy ludzi w fandomie, która średnio za nią przypada. Może, że jakieś nie to, że jej nienawidzę i hejcę ponad wszelką miarę, chociaż zdarzało się, że ją hejciłem jako postać, bo po prostu jej nie lubię. Nie podoba mi się, może być, ten osobnik jako antagonistka. Niestety, nie podoba mi się jako antagonistka, no co tu dużo mówić. Ale no też nie odmówię jej, że czasami umie ładnie namieszać. Tego jej odmówić nie może, ale patrząc na to, jak oni by mieli rywalizować i miałoby to grać na zasadzie, że rywalizują ze sobą, wiadomo, w programie, na przykład w jednej drużynie i potem dochodzą do finału. I tutaj myślę, że Owen pod względem, można powiedzieć, farta i ogólnie zaradności poniekąd radziłby sobie bardzo dobrze w zadaniach, aczkolwiek no czasami jego, można powiedzieć, rozpraszanie się i chęć pożerania wszystkiego, co było dobre, gubiła go w zadaniach i przegrywał, i na przykład wkopał w jednym zadaniu Duncana pod koniec pierwszego sezonu, ponieważ Owen poczuł wolę ciasteczek i zamiast dotrzeć do temu, to wolał zjeść ciasteczka, więc tutaj jak był w teamie z Duncanem już po podzieleniu drużyn, no zawalił zadanie i przez to Duncan odleciał z programu, nie? Natomiast tutaj z kolei Sugar nie miała takiej przypadłości, żeby poprzez, można powiedzieć, chęć zjedzenia czegokolwiek przegrała zadanie, więc tutaj mamy taką rzecz, że Sugar umie się skupić na zadaniu. Owen niekoniecznie to potrafi, potem wiadomo, wyrobił sobie taką umiejętność sobie, że był bardziej zwarty w zadaniach, aczkolwiek też się wygłupiał. Natomiast Sugar, jak coś już sobie tam miała zrobić, to już tam trwała w zadaniu do samego końca i to było akurat spoko. No ale patrząc na całokształt, patrząc dalej, jakby to wyglądało, jakby mieli jakieś zadanie fizyczne, no to oboje mieliby pewnie jakieś tam problemy, aczkolwiek Owen umie przełamać strach i jakoś sobie radzi. Sugar niezbyt sobie wyradziła raczej w takich zadaniach, aczkolwiek, jak mówiłem, Sam też miał różne problemy, jest tutaj walka wyrównana. Ale patrząc na to, jak sobie Owen ogólnie radził w zadaniach i był weteranem, i patrząc na Sugar w porównaniu, to powiem wam jedno, Sugar by sobie radziła dużo gorzej sobie radziła w Wyspie Fakitef niż na przykład Owen na wyspie, czy w planie, czy w trasie, czy w wariackim wyścigu. Powiedzmy sobie szczerze, no Owen radzi sobie kapitalnie, zawsze jakoś mu się udawało. Nie wiem, czy to przez to, że był przez twórców faworyzowany, ale w mojej opinii Owen jest taką postacią, która mimo swoich wad i mimo, że jest osobnikiem dosyć potężnym,
jakoś umie to dobrze wykorzystać i zawsze dochodzi jak najdalej się tylko da. I dzięki temu też wygrał pierwszy sezon. Przez to, że raz, że go ludzie lubili, to raz, a dwa, że no miał dużego farta i w sumie to, że no... Trochę też mogę powiedzieć, że ta faworyzacja jego była może trochę nawet wyolbrzymiona, ale tutaj Owena się lubi, więc ja też Owena lubię, więc po części zasłużyłem, po części nie. Ciężko mi powiedzieć, czy ta jego wygrana w pierwszym sezonie była do końca zasłużona. Zależy pod jakim kątem się na to wszystko patrzy. Patrząc na to, jak sobie radził, spoko, ale też i był troszeczkę faworyzowany przez twórców. Natomiast jakby on miał się z Sugar mierzyć w finale, byłoby wyrównanie i tutaj czynnik chaosu by raczej zadziałał, że tutaj albo by się Owen o coś potknął i zwaliłby zadanie, albo Sugar by się, można powiedzieć, o coś tam, nie wiem, coś by zwaliła i przegrałaby zadanie i na przykład Owen by wygrał całe $1 000 000. Tutaj walka dosyć wyrównana by była, owszem, aczkolwiek mimo, że ja bardziej lubię Owena, wiadomo, faworyzuję Owena też trochę, to mi się wydaje, że Owen by bardziej tutaj wygrał w takim finale, ponieważ no... Pod pewnymi względami jest na pewno bardziej zaradny niż Sugar. Sugar jest za to samolubna i leniwa, nie? Pod pewnymi względami. Bardziej niż Owen, więc tutaj Owen miałby drobną drobną przewagę w finale i mógłby wygrać ten finał. Moim skromnym zdaniem, nie wiem jak wy uważacie, aczkolwiek nie mówię, że Sugar mogłaby też odwrócić szale zwycięstwa i na swoją korzyść i ona mogłaby wygrać. Tego nie powiedziałem, że nie mogłoby tak być, aczkolwiek ja bardziej stawiam na Owena, więc w mojej wersji tutaj wygrywa Owen. A wy powiedzcie mi, moi drodzy, jakby to u was wyglądało, czy Owen by wygrał, czy Sugar by wygrała? Dajcie mi znać w komentarzach, chętnie sobie poczytam, chętnie się zapoznam z waszą opinią. Ja się z wami żegnam i życzę wam miłego dnia. Adios i na razie.